Wow! Słuchajcie! Dziękuję. Ale się jaram. Ale powiem wam jedną rzecz, bo to też jest bardzo ważna rzecz taka, którą tancerze czasami o tym nie wiedzą, a bardzo dużo, jak nie większość, trzeba oddać muzyce i tym, którzy tą muzykę puszczają i ją tworzą. DJ Function! Moment z tym, że nawinę, że zaraz lecę beatbox i on nagle wycisza bita i robię pum, tk, pum, tk, pum, tk, pum, pum. Stary, nie wiem skąd to wziąłeś. My nie gadaliśmy o tym w ogóle i to też wyszło fajnie, spontanicznie. Jak tańczymy, jak DJ zagra nam dobrą nutę i ją dobrze zrobi, to wtedy zupełnie inaczej nam się tańczy i te flow, które oddajemy, a to w ogóle moje breakingowe flow, bo original jestem b-boyem, także DJ Function, Radem NS, zapraszamy na takie akcje. Dzięki. Wow. Bo od ile to trwało? 4 minuty? 5? No, to trzeba... 10? 10? Mało. Dawaj więcej. Tak, jeszcze, jeszcze. No, ale tu wie pan, że się nie może... 36, to się zatrzymamy dopiero. Milion lat? Nie, trzeba zrobić 48. 45 minut? Nie, 48 godzin trzeba zrobić. Czekamy na wyniki. Zastanawiam się, czy wyniki już są. Czy wyniki już są? Czy wyniki już są? No dobra, wiesz, że możemy tak czekać do momentu wyników, możemy improwizować i też robić takie właśnie sytuacje. Także no musimy poczekać, ale dobra, to jeszcze zaimprowizujmy jedną bardzo ważną rzecz, mianowicie to, bez kogo by się to nie odbyło. A skąd ty masz taki w ogóle fajny breakingowy bicik? Bo ja już miałem wrażenie, że zaraz, wiesz, polecę seta tutaj. Już było gorąco, już była taka sytuacja, że już było... Wiedziałeś, no i wyczułeś tutaj... Wyczułeś tutaj lisa, że normalnie chce zatańczyć. No powiem ci, że mam nadzieję, że ktoś to zrekordował. No bo to trzeba wysłać do testu, tak, tak. A, o właśnie, i to jest ten moment, słuchajcie, w którym ja oddaję głos ekspertom. Zanim dojdzie do nas już sytuacja, o której właśnie dyskusje trwają, kto wygrywa, poprosiłbym za chwil parę o to, aby jury zabrało głos i powiedziało co nieco na temat dzisiejszych wystąpień. Co im się bardzo podobało, takie, każdy po jednym zdaniu, którym takim podsumowanie tego pierwszego A bloku, bloku A. Cześć, co tam? Wspaniale? No ja wiem, no tu jest wspaniale, wiem. I poproszę jury, jeżeli ma mikrofon, poproszę, abyście tutaj właśnie wypowiedzieli się, może Julia, może Paulina, może Serafin, coś powiedzą o takiej, i każdy po troszeczkę, bo już mamy, już idą listy do nas, więc jakby można było powiedzieć, tak, Julka może tutaj zacznie. Albo powie po prostu jedną rzecz tutaj w imieniu jury. Super, super, słucham, Julia. Halo, halo, słuchać mnie? Słuchać tak, mnie. Tak. Dobrze słychać. Kochani, no co mogę powiedzieć w imieniu jury? Na pewno to, że bardzo nam się podoba. Naprawdę wszyscy jesteście cudowni. Starajcie się tylko walczyć do końca, dobra? Bo mam wrażenie, że tam w połowie gdzieś tam odpuszczacie. Tak jest moje zdanie osobiście, ale także starajcie się do końca puszować 100%, ok? Każde przetańczenie, solówkę, duet, za życie, tańczymy za życie, dobra? Więc let's go. Trzymam kciuki za wszystkich i może ktoś jeszcze coś tutaj. Ja mam taką uwagę, żebyście tańczyli serduchem. Ciało już pamięta i już z tym teraz nic nie zrobicie. Jak wychodzicie, to otwórzcie serce, bądźcie mocno w sercu i dawajcie nam tą miłość, którą macie w sobie. Brawa! Ja się tutaj zgadzam z moimi kolegami, koleżankami. Wszystko to, co powiedzieli, jak najbardziej. Pamiętajcie też przede wszystkim o waszej buzi, twarzy, którą widzimy jako pierwszą, jak tańczycie. Więc nieważne, jaki macie super level taneczny i wiecie, co? Zapomniałam, co miałam powiedzieć. O buzi. Tak? O uśmiechu. Nieważne, jaki macie level, ale to, co się na waszej twarzy dzieje, też jest mega, mega ważne, więc
uśmiechajcie się tam nie tylko, ale trochę bardziej czasami, nie? No to tyle, dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję. Wielkie brawa dla jury. To było takie nawiązanie do tematu, który jest bardzo istotny, bardzo ważny, o którym tutaj wspomniałaś, czyli o właśnie mowie niewerbalnej. Bo ludzie, którzy się prezentują, w ogóle kiedykolwiek ktoś z kimkolwiek rozmawia, to nie tylko mowa to jest to, co do nas trafia, ale też mowa niewerbalna, czyli wszystko to, jak wyglądamy, w jaki sposób mówimy, czy mówimy wolniej, czy mówimy zdecydowanie w ten w szybszy sposób. Mowa niewerbalna, to jest bardzo dużo. I na przykład emocja na twarzy, jak ktoś wychodzi tak oi. No to trochę ciężko będzie wygrać, nie? A jak ktoś wyjdzie i tutaj od razu wychodzi za kulis, wychodzi i... DJ Muzę, proszę, lecę, nie? I od razu zupełnie inny vibe był, nie? Od razu. Od razu człowiek wchodzi tu, pach, pach, z uśmiechem na twarzy. Jak ktoś wejdzie i... Sam mam z tego niezłą bekę. O, mamy listy! Zapraszam jury! Zapraszam! Oli! Prosimy! O! Ależ laserowo, nie, przecież tak odchyliłem, bo laserowo mnie tutaj przygrzało w oczko. Uwaga! Jury będzie wręczało nagrody, także prosimy o teraz nagrody. Wyniki Hip Hop Showcase debiuty formacje do lat 11. A więc wyróżnienie trafia do ekipy Fresh Keys. No my tak daleko stoimy. Fresh Keys, zapraszamy. Yo, Fresh Keys. Wielkie brawa. Wyróżnienie trafia również do ekipy Smyki. Smyki, wiki, 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 wiki. Łomatko, Smyki z samej góry idą. Słuchajcie, no właśnie, żebyśmy może zdążyli tutaj, żebyśmy nie czekali tak długo, to zaraz zrobimy ze zdjęcie Smykami. Trzecie miejsce trafia do ekipy Strong Kids! Słuchajcie, drużyny w ogóle tak, drużyny na scenę może tam z tyłu. Drużyny na scenę, wszystkie. Dawajcie, dawajcie, śmiało, śmiało. Wszystkie ekipy na scenę, które tu stoją. Słuchajcie, stoicie w przejściu i żadna drużyna nie może wejść. Wszyscy tam na scenę. Za jury, wszyscy. Ty też, wszyscy, wszyscy. Łatwiej będzie. Nie będzie trzeba tutaj tak, o tamten. Wszyscy, dawaj, dawaj, ty jesteś też nam agentka. Powoli, tylko nie stratujcie się. No wchodzisz, 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 wchodzisz. Powoli, wszyscy, powoli, ale halo, tutaj też ekipa. I to jest które? To jest trzecie miejsce, brawa. I uwaga! Tutaj zdjęcia już zrobiła pani... tak, proszę panią. Super, dziękuję. Wyróżnienie było. Smyki, Smyki są. No to chodźcie, zmiana już teraz ekipy Strong Kids, dzięki, teraz Smyki. Jury na środek zapraszam, przejdziemy krok do przodu. Zapraszam tutaj, tak, tak. Ekipy tamte, reszta do tyłu, tam się, można powiedzieć, o przyjdzie prawie, że o bramę. Jury, zapraszam, jest jury? O, jest. Mamy, proszę bardzo, wyróżnienie. A jak? To jest wyróżnienie, brawo.
Uwaga, drugie miejsce zgarnia Świat Tańca Smile! I uwaga, będzie ujęcie. Jest zdjęcie, foto. Foto, wideo. Elegance, elegance. Zaczynamy. 3, 2, 1 i uśmiechy. I uwaga. Miejsce pierwsze. Power Young. Świat tańca już schodzi tam sobie. Słuchajcie, po tym bloku zrobimy sobie może zdjęcie szybkie tutaj, ciach. Tak, schodzimy z tamtej strony. Z tamtej strony schodzimy, ekipy. I teraz wyniki Dancehall Solo 12-15. Dzieci schodzą ze sceny, ekipy dziecięce schodzą ze sceny. Schodzimy, schodzimy ze sceny i teraz wyniki Dancehall 12-15, trzecie miejsce Julia Wojtkowska. Drugie miejsce, Emilia Żujewska. I co za tym idzie? Miejsce pierwsze, Karolina Mandyweł. Wyniki Dancehall Solo 16+, miejsce trzecie Weronika Nisia Dąbrowska. Co za tym idzie, będzie także miejsce drugie zgarnia Natalia Markiewicz. I miejsce pierwsze Dominika Osowska. Wyniki hip-hop solo do lat 11, miejsce 8. Z numerem 28 Kornelia Pranszkę zapraszam. Miejsce 7 Agata Rąbca. Miejsce 6. Jak masz na imię? Agata, miejsce 7. Miejsce 6, Amelia Gierszewska. 6, tutaj 6 miejsce. Miejsce 5, Maja Osińska. Miejsce 4, Zofia Wojda-Sztukowska. To jest Zośka, to jest pomarańcza. Tak, pomarańcza, no. Nasza pomarańcza. Miejsce trzecie, Agata Marzejon. Miejsce drugie, Magdalena Drewa.
Miejsce pierwsze Ola Jasińska! Nie płacz, Ola, to łzy szczęścia, ja wiem, ale Ola płacze, bo to jest jej pierwsza wygrana impreza w życiu. Ola, stawaj tutaj do zdjęcia z ekipą. I foto. Panie, jak to tuli. Brawa! Teraz hip-hop duety. Wyróżnienie otrzymują duety. 62 Nadia i Maja, 63 Ewa Lena i 59 Zuzia Lena. To jest wyróżnienia, zapraszam. Uwaga, schodzimy, świat tańca, schodzimy. Świat tańca, schodzimy ze sceny. Zuzia Lena, Ewa Lena, Nadia Maja. To jest wyróżnienia. Miejsce trzecie, Łucja i Kaja! Miejsce drugie, Zofia Wojda-Szutkowska, Agata Wojda-Szutkowska, siostrzaki. I miejsce pierwsze, Iga i Anna. Zapraszamy do zdjęcia. Chodźcie, dziewczyny. Pierwsze miejsce i co do zdjęcia nie przyjdziecie? Jest foto, wideo. 3, 2, 1 i... Jeszcze szeryf tutaj po środku. Uwaga. 3, 2, 1, uśmiechy. Hałas! Brawa! Come on! I teraz wyniki hip-hop duety 12-15. Wyróżnienie. Wiktoria Zuzanna, Oliwia Gabriela, Maja Amelia. To jest wyróżnienie. Wiktoria Zuzia, Oliwia Gabriela, Maja Amelia, czyli Wejherowo Sejny Augustów. To jest wyróżnienie. Czwarte miejsce. Amelia Natalia Grochowska. Czy jest Maja, Maja Funk i Amelia Gierszewska z Wejherowa? Jest, dobrze. Miejsce trzecie. Maja Krzoska, Zuzanna Kaliściak. Do przodu, dziewczyny. To jest trzecie miejsce. Łomżyńskie wariatki tutaj, no. Pozytywne. No, na trzech miejscach tutaj będzie nieźle się działo. Drugie miejsce, Anna Chrapowicz, Roxana Ksepka. I miejsce pierwsze, Malwina Leszczyńska, Karolina Zabielska. No, Łomża zdominowała podium. I teraz dancehall formacje, czwarte miejsce, tutaj zdjęcie tylko jest, mamy to? Schodzimy, dancehall formacje, czwarte miejsce, dancehall banda!
off. Yeha. Trzecie miejsce. Dance Control. Brawa, brawa. Proszę miejsce nam dla pana zrobić, pan idzie. Drugie miejsce zgarnia Jeremy Crew. I pierwsze miejsce Bada Wave Crew. Super, to Bada Wave'y są, tak? No jest. Super, 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 hiper, ekstra. Merci i uwaga, wszyscy już rozdali, rozdanie było już zrobione? Jeszcze dla was jest taka specjalna nagroda od sponsorów. Specjalnie tu sponsorzy ufundowali. O, prosimy do zdjęć. Prosimy do zdjęć. 3, 2, 1, zdjęcie, ujęcie. Będzie ujęcie. Dziękujemy i uwaga, ostatnia kategoria. Hip-hop formacji do lat 11. Trzecie miejsce, Świat Tańca, Children 2. Brawa. Świat Tańca Children 2 na miejscu trzecim. Miejsce drugie. Rhythm Kids! I zapraszam tutaj pierwsze miejsce. Świat Tańca Bakerowo 1! Zrobimy zdjęcie trzech ekip. To jest pierwsze. To jest pierwsze. Weźcie od pani tutaj. Yeah. No, dokładnie. I zdjęcie. Wielkie brawa dla wszystkich ekip. Słuchajcie, teraz przed drugim blokiem jest 5-7 minut przerwy i za chwileczkę wracamy od razu. Hip-hop solo 12-15 jako pierwsze, hip-hop solo 16, potem od razu przechodzimy do, będzie półfinał, półfinał, finał, finał i będziemy mieli przerwę obiadkową. Także zdążymy to elegancko wykonać.